Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Hogwarts Legacy. Już wiem, skąd te moje zaskoczenia odnośnie tego, jak gra śmiga, że tak sobie pozwolę zażartować. Niezależnie od tego, czy są to ustawienia niskie, średnie, czy wysokie, czy uber, po prostu jest kiepsko zoptymalizowana. I tyle, i cała tajemnica się wyjaśniła. Żadnego większego patcha chyba nie było, tak mi się wydaje, więc no, jest tak jest. Robimy ostatniego, zdaje się, questa pobocznego, który mi został. Tak, to jest ostatni. Przed pójściem dalej w fabułę główną. Zenobia Nauk martwi się swoimi zaginionymi gargulkami. Dostanę jakieś niby... jakiś uchwyt różdżki, który bym mógł skustomizować. Zenobia Nauk, the girl whom everyone at school hates. Skąd mam wiedzieć, kim jesteś? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Nie wiem, czemu z książek coś kojarzę, ale być może mi się coś ubzdurało. Brzmi ekstra. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. No, niby. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Już mnie tak nie bierz pod włos. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Dobra, no Akio, nie będę jej pytał, bo sama nie wie. Znaczy wie, ale nie umie. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Dużo masz tych gier? Dobra, jak to wygląda? Ojej. Sporo tego. 6. A jak to jest na mapie porozrzucane? O kurde, absolutnie wszędzie. No dobra, no to spróbujmy podejść do jednej. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy faktycznie Akio da radę? Wydaje mi się, że tak. Bez przesady, żebym, nie wiem, miotły potrzebował albo co. Na przykład. Dobra, jedna jest niby gdzieś tu. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. No tam jest high place. Revelio. Całkiem wysoki. Albo tu. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Już myślałem, że będziemy mieć opcję, żeby pograć. Ale to przerobiłem chyba? Nie? No kurde, przysiągłbym, że robiłem już ten posąg. Naprawdę. A może nie? Może akurat tego nie robiłem? Dobra, coś mi mówi tutaj. Dobra, no to zróbmy to. Bo to jest jako... Chociaż pytanie, czy miałbym to zaznaczone przez cały czas? Chyba tak. Chociaż nie, no teraz jest jako aktywne zadanie, więc raczej by mi się nie wyświetlało, gdybym sobie przerzucił. Poczekajcie, przecież to jest coś, co można sprawdzić, nie? Jak ja sobie zmienię na przykład aktywne zadanie na to, śledź misję, to czy one... Nie. Dobra, to... Nie, ten przycisk. To załatwimy sobie to. To zadanie już teraz. Tylko czy ja będę w stanie jakoś do niego wrócić w miarę szybko? Chyba nie. Dobra, to inaczej. Misje. Medalion, tata. Aha, dobra.
Smrodki gargulki. Niech będzie. Zróbmy to, miejmy z głowy. Dobra, co mi mówi? Mój GPS mi mówi, że mam iść gdzieś tu. Tam jest kolejna. O kurna, wysoko. I to w miejscach, w których mnie chyba nie było jeszcze. Dobra, tu też gdzieś jest. Tam. Aha, dobra, czyli chyba je... załatwię je w miarę za jednym razem, co? Co mnie wróżbiarstwa? O, jest, dobra. Z bani. I jeszcze wyżej. Siemano. Cię pora... Drabina! Coś zrobić? Nie, ale mam tam iść? No chyba tak. No, w ogóle można wchodzić po drabinach. Tego nie wiedziałem. Można szybciej wchodzić po drabinach? Nie. No tak, faktycznie, do wróżbiarstwa wchodziło się z podłogi, że tak powiem, ale przedobrzyłem sprawę chyba. Nie powinno mnie tu być jeszcze, ale jestem. I zbieram rzeczy. Ten stojący model wielkiej dłoni stanowi pomoc naukową na zajęciach wróżenia z ręki. Zależnie od kątu, pod jakim będzie się z niego wróżyć, będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w przeciągu 2 tygodni. Aha, czyli albo. Wszystko zależy. Punkt widzenia od punktu siedzenia. Mamy tu coś... Dzień dobry, pani. Ja niechcący, ale widzę tam jakąś znajdźkę. A, widzę, że nie ma problemu, że przychodzę absolutnie nie na swoje zajęcia. Przychodzę nawet, jak nie ma zajęć. Po prostu się wałęsam po szkole. Pani Mudivo Onai. Z ramienia profesora Blacka mam zaszczyt jako wicedyrektorka zaoferować pani posadę profesor wróżbiarstwa w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwarts. Nasze grono profesorskie jest podekscytowane perspektywą współpracy z panią. Prosimy o jak najszybszą informację o pani decyzji. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam profesor Matilda Weasley. Czy Onai to nie była ta nasza partnerka od grania w kulki na zaklęciach? Pewnie mi nic pani na ten temat nie powie. Mi się wydaje. A, teoretycznie gdzieś tutaj, tak? Aha, ale ty też mi... O Jezus Maria. Dajesz znać, że gargulki są w okolicy. Jeśli są w okolicy, więc może faktycznie mogę zająć się swoimi sprawami. A gargulki dorwać kiedyś tam przy okazji. Też zobaczmy, gdzie one mniej więcej teraz są... W następnej kolejności? Nie, to gdzieś zupełnie gdzie indziej. Dobra. To jeśli on faktycznie mi to... Znaczy on, mój bohater, ja sam sobie jestem w stanie to zasugerować, że coś jest w pobliżu, no to faktycznie jak będzie w pobliżu, to się tym zajmę. Teraz nie będę specjalnie biegał za tymi 3 znajdźkami, tym bardziej, że są gdzieś zupełnie gdzie indziej i chyba znowu musiałbym włazić na tę wieżę astronomiczną. No co, absolutnie nie ma. Ty pociśnijmy fabułę, bo dawno nie było. My powinienem to zrobić od razu, bo był cholerny atak cholernych troli. Więc może powinniśmy się tym zainteresować od razu. A nie biegać po mapie. No ale no wiecie jak jest, nie? Wybaczacie chyba, co? Że tak to wyglądało, a nie inaczej. Czemu? A nie, dobrze. Tam są toalety. No i mówiłem, że tu jeszcze przyjdziemy kiedyś. Jest gdzieś skrzynia. Nie wiem gdzie. Patrzę, jakby się błyszczało na górze. A nie, to pewnie jakieś błędy oświetlenia. No i coś tu dinga, ale nie wiem gdzie. Cały czas. Może w środku właśnie, bo ja tam nie właziłem, jak tu byłem ostatnio. Może tu se Revelio będę mógł zrobić. Revelio. Nie, tu w ogóle nic nie słychać. No dobra, to co? Poczekamy. W takim razie. Na psora. A usiadłem sobie i czekałem aż przyjdzie.
No to fajnie. Dzień dobry, psorze. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. A ten jeden na samym początku też miał taką opaskę na ramieniu. Pytanie, czy została mu jakoś, nie wiem, siłą nałożona i musiał się podporządkować Ranrokowi, czy po prostu był jakimś kretem? They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. A beyond. I see traces of magic there on the map. A no tak, I bo on tego nie widzi. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecate know to expect you. A, czyli lecimy z dodatkowymi zajęciami. Tak, to jest ten assignment dodatkowy do zrobienia. No dobrze, panie psorze, dobrze. Ale gdzieś tu pan... O, teraz nie Dinga. Ciekawe. Ej, bo tu jest taki kamień. Ja ogólnie jakieś te kamienie mam do znalezienia też w całym Hogwarcie, ale że to będzie jakimś cudem... Nie. I przestało dingać, a ja nic tu nie znalazłem. Ciekawostka. No dobra, nieważne w takim razie. To lecimy na... Oj, przepraszam. Lecimy na kolejne zajęcia. Góra, dół, strzelam, że dół tym razem. No dół, bo mi przecież pokazuje ikonkę na minimapie. To ja tu cwaniakuję, że znam drogę. Tu chyba będzie lepiej. No dobra, to zobaczymy, cóż za nowe zaklęcie stanie mi przedstawione. Przyda mi się w dziale ksiąg zakazanych. Będę musiał Sebastianowi powiedzieć, że się tam wybieram. Na pewno będzie podekscytowany. Ogólnie kusi mnie, żeby przestać chodzić w szacie, bo mam całkiem fajny garniturek, ale jeszcze na razie, drugi dzień chyba w Hogwarcie dopiero, więc jeszcze ponośmy te szaty. Potem pewnie znajdziemy jakieś inne ciekawe rzeczy. Kurde, byłem w Hogsmeade. No mamy. Byłem w Hogsmeade, mogłem się kopsnąć i sprzedać rzeczy, bo już nie mogę brać kolejnych. Chyba że... Bo ja chyba mogę je rozkładać, więc te może gorsze... Co my tu mamy? Dobra. Znaczy coś na pewno. Chyba że te gorsze takie już absolutnie, no, na przykład coś takiego, po prostu porozkładam. Mamy zniszczyć tyle. Okulary, o, tu te takie najbardziej podstawowe. Bez żadnych tam jakichś niesamowitych bonusów wartość sprzedaży. No niby można jakoś fajnie poopychać, ale... Tak, żeby mieć po prostu też miejsce na... Mam nadzieję, że będę mógł kupić później jakiś ładniejszy kaszkiet, bo mnie kusi.
Dobra, o i tu to zwykłe, te bez tła na razie, nie? Po prostu sobie powyrzucamy, resztę na razie zostawimy. Dobra, uchwyty różdżek, no mam coś? Ty, mam coś. O Boże, ale brzydkie. One coś dają? Nie. Cudowna, poskręcana ciemnoszara, no czy taka cudowna, to nie wiem. No jestem ciekaw, czy będzie tu coś, co przemówi w moje gusta. Dobra, pani profesor, zacznijmy więc. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs. Tak, tak, pochodni pajęczyn, no. Na pewno do tego będę używał. Obiecuję. Versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. No, czyli zrób coś. You know where to find me once you've finished. Zrób coś niezwiązanego, a pouczymy się. Ukończ rundę treningu kombinacji. O, kombinacje zaklęć. Dwie rundy skrzyżowanych różdżek. No patrz pan. O, co ty myślisz, że profesorowie nie wiedzą o takich rzeczach? Proszę cię. Dobra, no to idźmy w takim razie na jeszcze jeden pojedynek i... Czy ja to właśnie jakieś głupie kółko zrobiłem? Nie, dobra, myślałem. A, holap. Lumos. Okej, okay, taki goblino. To gdzieś pewnie niżej. Jeszcze raz, jak to tam wyglądało? Czy to będzie przy tym... tym? Przy tym witrażu? Bardzo możliwe. Nie, albo może na samym dole. Nie. Bo jeszcze niżej? Też nie. Dobra, to... Nie chcę się. Dobra, trendy? Bo się zgubiłem. Niechcący i niepotrzebnie. Czemu mam wrażenie, że biegam w... A no tak. Bo mnie rozproszył ten... Ćma mnie rozproszyła. A ja tu miałem sobie czmychnąć. Dzień dobry wszystkim. Piękny mamy dzionek, nieprawdaż? Rebellion. Nie. A tu co mamy? Wybrukowany dziedziniec. O, tu do mnie nie było. To jest gablota, więc gdzieś tu pewnie klucz lata, ale nieważne. Mamy questa. Jak powiedziałem, że robimy misję główną, dzisiaj to robimy misję główną. I tego się trzymajmy. Tu byłem? Cholera wie. Kolejna toaleta. O, ta już bardziej wygląda na taką z komnatą tajemnic. I słyszę klucz. Ale być może jest gdzieś tu? A nie, no może był w łazience. A to co? Nie? Nie? No to nic więcej nie mam. Kiedy indziej? Robimy zadanie główne teraz. No to jest po prostu tyle rzeczy, które kuszą i ciekawią. Może aż żal nie korzystać, no. Onaj, no właśnie, tamta też ta od wróżbiarstwa była onaj. Proszę bardzo, po znajomościach się dostają. Koneksjach. Kolejna runda. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why,
Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Nie wiem, czy tam zacieśnia jakoś więzi, czy nie, ale... Lubię ziomeczka. Apologies in advance. What the fuck? 3 na 3? Znaczy 3 na 2? Co jest grane? Średnio, no nie? Przebij się przez fioletową przy pomocy jednego z zaklęć mocy, jak zaklęcie Akio. Użyj... Dobra, wiem. Chyba. Jak się wydaje. Ule wioso. Nie pamiętam, jak się broniło. Nie, tu tylko Levioso. Czemu oni nie atakują? Coś nam się tu poblokowali chyba nasi przeciwnicy niechcący. Chyba nie powinno tak być. Tamten już jest sponiewierany, ta nic nie robi. Chyba się zbugowali leciutko. Coś mi się tak wydaje. Dobra, Levioso, jedziemy. Zwycięstwo, no takie trochę powiem. Nie do końca w porządku. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Nawet nie drasnęli. Hope to see you then. Bo nawet im się nie chciało. Dobra. I co? Aha, i to też z tobą tylko ten manekin. No dobra, no to dawaj. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations. Dawaj, kombosy, zobaczymy, jak będzie wchodzić. No jaha. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dobra, mów co mam robić. Soczyste combo. Rzuć Akio, następnie wykonaj 4 ataki podstawowe z rzędu. Miało być Akio. Nie Levioso. Raz, dwa, trzy, cztery. Excellent four. Okej. O! Teraz Levioso. Raz, dwa, trzy, cztery. To takie komba to ja już robiłem wcześniej. Nicely done. A, i teraz dobra. Raz, dwa, trzy. Akio. Raz, dwa, trzy, cztery. A, może tak dłużej mogę ich utrzymywać w powietrzu, przez co będą dla mnie niegroźni. Dziękuję, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Dobra, czyli takie żonglowanko delikatne. No to jak finished, to wracamy w takim razie. Mogłeś w ogóle zacząć się bronić, kolego. Nie moja wina, że ci się nie chciało. Ciekawe, co z tym jest do zrobienia. Pewnie jakieś inne zaklęcie by trzeba rzucić. Reparo? Get away from me! U Revelio próbowałem, nie? Revelio. No. Reparo. Nie. No i Lumos. Raczej nie. Dobra. A zwykły próbowałem? Za daleko? Nie. Po prostu nie działa. Znaczy, brak zaklęcia. Trochę ich jest, więc... Może Avada? Kiedy się nauczy na przykład otwierania zamków? Bo tu jest też dużo rzeczy, które chciałbym zbadać w ten sposób. O, już nie ma pięknej pogody. Wykrakałem. Już zaczęło padać. No dobra. Szkoda, że nie było opcji... A może była opcja zrobienia wcześniej tych dodatkowych zadań? Przez co teraz by było na przykład szybciej? Bym się wcześniej zainteresował tymi pojedynkami raz jeszcze. Ciekawe, czy tam mogę faktycznie co jakiś czas przychodzić, czy...
Ej, serio tego też nie ogarnąłem? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success. Ale no przysiągłbym, że robiłem to. Coś mi tu nie gra. Duży smoczy szkielet, no właśnie. Bo ja, aha, bo ja tu akurat kończyłem odcinek i być może mi nie zapisało tego. Co dziwne, bo powinno raczej poznajdźce zapisywać, no ale cóż. Dobra, dawaj te płomienie. Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. A, no tak, bo najpierw się trzeba nauczyć jeszcze. And keep your wand steady. Łogiń! Dosłownie. Dobra, no i gdzie ona teraz będzie w tym moim... znaczy już tyle zaklęć, że musisz umieścić Incendio w zestawie zaklęć, żeby to zrobić. Musisz je zamienić z innym. Aha! No, co najpierw tu wybieram, gdzie chcę mieć to, czy jak? Aha, użyć, aby użyć, musisz najpierw dodać je do swojego zestawu. Teraz na jedynym przytrzymaj prawy, wciśnij, aha, gdzie chcę przypisać. No to za, no reparo chyba będzie mniej potrzebne, tak mi się wydaje. Aha, i mogę też lewo, góra, aha. To reparo dajmy sobie w dół na przykład. Mogę? Nie mogę. Aha, bo tu mam. Przypisz dół. A nie, to tak to wygląda. Myślałem, że na krzyżaku mogę sobie też te zaklęcia przypisywać. A nie, no dobra. To przypisz dół. No serio, nie mogę tymi... tego? Fajnie by było. To nie będę mógł mieć wszystkich na podorędziu jakby co? Jakiś trening tego? Nic? Aha. Po prostu się nauczyłem i tyle? No dobra. Trochę mnie pani rozczarowała, pani profesor. Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Wow, all this power. Accio. Incendio. No. Ale musimy być blisko. A, tu mu nic nie zrobiłem. Czyli bardziej, niech się pani lepiej odsunie. Czyli bardziej na przykład. Wioso. Raz, dwa, trzy. Akio i incendio. I raz, dwa, trzy, cztery. Oh yeah. Poczułem moc, pani profesor. Poczułem moc. Ale z bliska, dobra, to muszę pamiętać, bo będę pewnie chciał podpalać na prawo i lewo. A, bo przeciwnik musi być blisko, no czyli Akio przyciągnąć do siebie. Dopiero wtedy Incendio. Szybkie combo, lewioso, szybkie combo. To tak pojedynczym przeciwnikiem pewnie można by fajnie żonglować. Ale z racji, że... O, Cima! A gdzie to się im oddawało? Lumos. Ono. No tutaj było, a ja złaziłem gdzieś na dół. I ona sobie była... Cholera jasna, tam. No i proszę, i czasami znajdziemy ćmę, a czasami znajdziemy miejsce, gdzie powinna być, a czasami jedno i drugie. No już myślałem, że się nie ten... nie zaktualizuje. I będę musiał po nią wracać, to już by mi się nie chciało biegać z powrotem. Dobra, idźmy do tego działu ksiąg zakazanych. Nie wiem po co w bibliotece
udziale ksiąg zakazanych potrzebne mi zaklęcie podpalające. Brzmi dość ryzykownie, ale no dobra, no jakby. Nie, ja tu jestem profesorem. Ktoś tak zadecydował, że tak ma być, no to niech tak będzie w takim razie. Kimże ja jestem, żeby... Znowu go nie ma, no skubany łazi gdzieś cały czas. Łazi i chowa rzeczy przede mną. Dobra, poczekamy znowu. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Eckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Uczuję panu. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Wiedziałem, że ziomeczek tam pomoże. Z samego początku. Tam będę czekał na profesora. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. No właśnie, na 100%. Nie mamy czasu do stracenia, już wystarczająco dużo czasu zmarnowałem na uczenie się zaklęć. Jarają cię czarownice? Hehehehe. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Dobra, jemu chyba mogę powiedzieć, nie? Seems he's working with Ranrok. Ranrok is after something I found at Gringotts. Ranrok? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had to port key to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. No, oby. Whatever it is. Thank you, Sebastian. Brać mi krwi. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Tonight. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Jakie later? Lecimy teraz, mamy jeszcze chwilę. A, albo właśnie samo się przesunie. Czerwony na mapie, czyżby... Jakiś teren strzeżony, albo coś takiego? Chyba tak, chyba będziemy musieli faktycznie uważać tutaj, żeby nas nie złapali.
See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. Zawsze mogę ich spalić. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Ooh. Good for getting places you're not supposed to be. Poproszę. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells, spells are free. Give it a try. Kosztują manę zaklęcia. Dobra, let's go! No i pyk. Kameleon. No i mam kolejne, które muszę sobie wybrać. No czemu nie mogę zapisać go... Tu jest kameleon. Na górę. Czy na krzyżaku albo coś, no. Dobra, no to zamiast Lumosa niech będzie na razie. Użyj zaklęcia, by uniknąć wykrycia w niedozwolonych miejscach. Dobra. Nie ma sprawy. Co, nie podchodzić za blisko, nie? Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Nie pomagasz. No dobra, czy to jest... Aha, faktycznie, a to wchodzimy do biblioteki na razie. A nie, do działu ksiąg. Dobra, no jak odwrócimy na przykład ich uwagę. Seba, gdzie jesteś? Co jest? Co to było? Skubany. Dobra, to już wiem, co to było. Chłop mnie zaczął zauważać. Co, fontanny użyjemy, żeby odwrócić ich uwagę, czy coś? No bo ten mnie tam denerwuje trochę. A może stoi tyłem? Może nas nie zauważy. O, nie wiem, jakim cudem to się udało. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Okay. Musimy tam. A, za ten regał. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? No widzę. Ona raczej nas też widzi. That desk. Now. Here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. No, powoli zaczynam. Whoa, 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 whoa. I do hope Peeves isn't up to his ridiculous antics again. Dobra. Ło, co się było. The key. Here it is. Mam, mam. Run! Średnio żeś chyba tą dystrakcję zrobił. Ale dobra, jakoś tam podziałało. That wasn't so difficult after all. Now to find lecimy. Nie ma co czekać. To jest. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. No, dosłownie raczej. W dziale ksiąg zakazanych to jest... To nie jest przysłowie. To jest życiowa rada. W celu uniknięcia śmierci. Rzuć zaklęcie podstawowe, by przyciągnąć uwagę wrogów i autorytetów. Aha, tryb celowania zapewnia precyzję. No, czyli da się odwracać uwagę. Don't let her see you. Użyj, aby mam niczego nie podejrzewać przeciwników. No to co? Pyk? No kurde, skradanki to ja się tu nie spodziewałem. W tym tytule.
Zobacz. Jakie fajne. Should be in the clear. No need for us to be skulking. Oby. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to Rebellion. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. No, przebiegaj. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. No właśnie, nie wiem jak często będę miał okazję tutaj zaglądać jeszcze do działu ksiąg, ale lepiej sobie to wszystko zbierać już. Zaczarowane księgi, jeśli tylko można, najlepiej unikać tych książek, nie tyle ze względu na ich tendencję do wyrywania z rąk czytającym, ale dlatego, że ich treść to spektakularna paplanina pozbawiona jakiejkolwiek wartości edukacyjnej. No, skoro tak mówisz, to jest chyba skrzynia z okiem, więc będziemy mogli przetestować, czy jak będę niewidzialny, to faktycznie będę mógł do niej sobie podejść. Chyba tak. Haha, ma 500 pieniędzy w środku. O mój Boże. Toż to sporo. No dobra, mieliśmy się już nie skradać, więc coś mi tu jeszcze dingnie? Nie. Dobra, to będziemy mogli teraz szperać po tych skrzyniach do woli. W takim razie. Kurde, zaraz powinienem kończyć, ale jestem zaciekawiony. Tym, co tu się dzieje, więc możliwe, że zrobimy sobie troszeczkę dłuższy odcinek. Co wy na to? Myślę, że się nie pogniewacie. Kolekcja zupełnie plecionka jakaś. Dobra, no tu reparo raczej, no ale... Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. Co robimy? Oh, blasted Peeves. I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. No, tylko muszę go wybrać stąd. Prawda upierdliwe, że nie mogę tego gdzieś sobie przypisać gdzie indziej, no. Albo rzucić na szybko, no też nie ma chyba takiej opcji, nie? No nie. Szkoda. Bo to może być dość upierdliwe. Protego. Nie to. Reparo. Dobra, bo myślałem, że mogę rzucać czary inny zestaw, kiedy nie mam wciśniętego prawego triggera, ale nie. Fedora! Ciekawe. Protego jest na Y, tak czy inaczej. Jest jakiś portal albo coś takiego? Of course, traces of ancient magic. A, lepiej. There must be more to this room. That's it. A jednak. El portalo. Revelio. No dobra. No tu już nas raczej nikt nie znajdzie, co?
O nie, i znowu muszę zmienić czar. Żeby się dorwać do skrzyni. Bo to jest ta skrzynia, nie? Nie, to jest zwykła. A to nic. Tak sobie ją przeszukam. Słomowy kapelusz. Słomkowy znaczy. Słomowy. Where might this lead? Sprawdźmy. U grubowce na pewno znajdziemy tam części do karabinu maszynowego. Jak w Tomb Raiderze. O, no dobra, bo tu się chyba grubsza intryga szykuje, mam wrażenie. To myślę, że to jest dobre miejsce, żeby sobie tutaj przerwać. Także, moi drodzy, wybaczcie, ale na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej pa.